Janek słuchał muzyki nadawanej przez radio. Gdy usłyszał ulubioną piosenkę, trzykrotnie zwiększył głośność radia. O ile decybeli wzrósł poziom natężenia dźwięku w pokoju Janka? Tu mamy wzorek właśnie na poziom natężenia dźwięku. Musimy zobaczyć, o ile decybeli wzrósł ten poziom natężenia dźwięku. To zobaczmy, co się zmieniło. Był jakiś stan wyjściowy, a jeszcze omówmy ten wzór. No, L to jest poziom natężenia dźwięku mierzony w decybelach i 0 to jest natężenie dźwięku odniesienia. No i to jest jakby nasze natężenie, które mamy w danej sytuacji. W tym przypadku sytuacją jest muzyka płynąca z radia u Janka. No i teraz zobaczmy, co się dzieje. Zmienia się to, że Janek trzykrotnie zwiększył głośność radia. Czyli tutaj zamiast i będziemy mieli 3i. Czyli w naszym wzorze nasze L, nazwijmy to 2, to będzie 10 razy logarytm o podstawie 10. I teraz w miejsce i wstawiamy 3i, bo Janek trzykrotnie zwiększył poziom natężenia przez i0. To i0 zostawmy sobie. Możemy tutaj wpisać 10 do potęgi minus 12, ale na razie tak to zostawmy. I zobaczmy, co z tego tutaj nam wyjdzie. My wiemy, że mnożenie logarytmów przechodzi w dodawanie, mnożenie liczb logarytmowanych przechodzi w dodawanie logarytmów, a dzielenie w odejmowanie. Czyli zapiszemy sobie, że to będzie dla nas 10 razy logarytm o podstawie 10 i zapiszemy to jako 3 razy sytuacja, która była, czyli i przez i0. Teraz wiemy, że mnożenie liczby logarytmowanej przechodzi w dodawanie, czyli to będzie 10 razy logarytm o podstawie 10 i to dajmy w nawias z 3 plus logarytm o podstawie 10 z i przez i 0. No i teraz trzeba obliczyć, ile wynosi tutaj ten logarytm o podstawie 10 z 3. Logarytm o podstawie 10 z 3. To przemnóżmy sobie może najpierw jeszcze, czyli będziemy mieli 10 logarytmów o podstawie 10 z 3 dodać 10 logarytmów o podstawie 10 z i przez i 0. Zobacz, że to jest dokładnie ten stan początkowy, czyli zanim Janek podgłośni muzykę, a to jest o ile decybeli wzrośnie głośność muzyki. Możemy powiedzieć, że o tyle decybeli, tylko jak powiesz komuś, że głośność muzyki wzrosła o 10 logarytmów o podstawie 10 z 3, to popatrzy na ciebie jak na kogoś takiego dziwnego. Większość osób, no chyba, że powiesz to w towarzystwie fizyków, matematyków i tak dalej. Ale w normalnym świecie to w sensie nie mówię, że matematycy czy fizycy nie są normalni, ale w takim życiu codziennym to zamieńmy to po prostu na normalną wartość. Także wiesz, bez obrazy dla nikogo oczywiście, tutaj sobie żartujemy. I logarytm przypostaje 10 z 3. No jak to policzyć? Tutaj masz logarytm dziesiętny. Żeby sprawdzić, ile to jest logarytm przypostaje 10 z 3, klikasz trójkę, a potem ten logarytm i to jest około tyle. I mnożysz to razy 10, czyli 10 razy tam było 0,47, zajrzyjmy, 7, 1, 2, no to do trzech miejsc po przecinku. Mnożymy przez 10, to będzie 4,77 decybela. O tyle wzrosło. Czyli na pytanie, o ile decybeli wzrosło, odpowiemy ładnie, książkowo, wzrosło o 4,77 decybela, albo opowiemy, że wzrosło o około 5 decybeli. Za ile? Zależy, do ilu miejsc po przecinku musimy zaokrąglić wynik.